Jeśli przyjeżdżacie do Pragi, to na pewno interesuje Was taki temat jak komunikacja miejska. Dlatego też oglądajcie ten film, a pokażę Wam, jak kupić bilet, jak działa metro oraz, co najważniejsze, jak tanio i szybko dotrzeć z lotniska do miasta. Tak więc z lotniska do miasta najlepiej przyjechać autobusem 119. Tu jesteśmy właśnie na przystanku. Jak widzicie, jest autobus 119. Bilecik kupujemy w automacie. Za chwilę Wam pokażę, jak to wszystko działa. No i ten autobus poprowadzi nas do stacji metra A Zielonej. Dokładnie na tą stację Nemocnice Matol, która, jak widzicie, tu jedzie i jedziemy do samego centrum. I w zależności, gdzie mieszkacie, no to możecie się przesiąść na kolejną linię. Bilet w jedną stronę kosztuje Was 24 korony, ale możecie sobie kupić od razu taki 24-godzinny albo na 72 godziny, czyli na 3 dni, i po prostu dojeżdżacie sobie do metra, nie przejmujecie się już żadnym biletem i po prostu przesiadacie się na metro, na tramwaj, na inny autobus i tak dalej. Więc jak najbardziej autobus 119, najlepszy transport z lotniska do centrum miasta. A więc pokażę Wam teraz, jak kupić bilety komunikacji miejskiej w takim automacie, bo tu właśnie kupujemy bilety na metro, autobus i tak dalej. Więc chodźcie tutaj troszeczkę na ekran i możemy sobie wybrać, jaki chcemy język, więc wybierzemy angielski. No i teraz buy tickets. My kupujemy sobie ten 30-minutowy, wczoraj mieliśmy ten 24 godziny, może gdzieś taki 3-dniowy, więc kupujemy jeden. Tu dodajemy jeszcze do maksymalnie 2 bilety dla dwóch osób i pay cash albo pay with card, więc ja mam pieniążek, robię pay with cash i teraz gdzie wrzucam pieniążek? O, tu wrzucam pieniążek, więc wrzucamy i przyjęło. Pierwszy raz kupuję gotówką, zawsze kupowałam z kartą. No i reszta, i mamy już dwa bilety. Jeszcze reszta. A jeśli kupujecie kartą, no to tu macie PIN pad albo tu możecie dotknąć sobie contactlessem. No i bileciki wyglądają tak. I musicie je skasować przed wejściem do metra, więc zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Chodźmy. To jest bardzo ważne, więc tu jest taki kasownik i musimy sobie włożyć bilecik, skasować. No i nie kasuje. Bo nie kasuje coś. O, skasowało, widzicie, macie tutaj numerek. Skasujemy jeszcze jeden. Pięknie. No i idziemy już na dół. Kolejną rzeczą, którą chciałam Wam troszeczkę powiedzieć na temat transportu w Pradze, więc jak już macie ten bilecik, o którym Wam powiedziałam przedtem, no to zobaczcie, jak wygląda trasa metra, ponieważ w Pradze jest super metro, są trzy linie i generalnie tym metrem dojedziecie do prawie wszystkich miejsc. Tu zobaczcie, trzy linie, wszystkie się przecinają, a gdzie nie pojedzie metro, to tam pojedzie tramwaj. Więc generalnie tak wygląda komunikacja w Pradze. No i co jest jeszcze fajne, to na każdej takiej głównej stacji macie narysowane, jakie tam są atrakcje, więc łatwo wszystko znaleźć. I jak jesteście w środku, w tym pociągu, właśnie w metrze, to też są narysowane obok stacji te różne właśnie atrakcje. No i tu widzicie, czy możecie dojechać na lotnisko, tu, że na przykład wysiadacie, jedziecie jakimś tramwajem. No i tak to wygląda, więc mam nadzieję, że będzie łatwo się tu odnaleźć. W opisie wrzucę Wam linka do strony, gdzie właśnie sobie znajdziecie całą mapkę. No i my teraz ruszamy dalej na miasto.